Nie poradzę sobie bez profesjonalnego wsparcia, bo chcę schudnąć mądrze, z głową, bo można drastycznie schudnąć. No, to prawda. Ale nie chcę stracić włosów, nie chcę stracić buzi. Chciałabym, żeby to wszystko było mądrze zrobione. Małgosia przybrała niemal 30 kilo. Dodatkowo to była trzecia ciąża, więc zrzucenie tych nadmiernych kilogramów może nie być rzeczywiście takie proste, no ale będziemy działać. Ale rozumiem, że się chyba nie oszczędzałaś, jak te 30 kilo przytyłaś. Nawet ci nie chcę mówić, co się działo. Jadłam za dużo, za słodko i za często. Zaczynałam dzień od bułeczek z czekoladą przynoszonych przez męża do łóżka. A ile ich jadłaś? Na początku dwie, kończyłam, jak już pod koniec, około 6. Wiem. Ale serio mówisz? Serio. Nie jestem dumna z tego, co się działo, ale wspominam to bardzo dobrze. Nie próbujcie tego w domu. Jedna taka bułka ma około 400 kalorii i Małgosia zaczynała od 2 dziennie na początku ciąży. Natomiast kończyła na 6, więc łatwo policzyć, że to jest 2400 kalorii. No i tym samym mogła spełniać swoje zapotrzebowanie energetyczne. Zobaczymy, co pokaże nam skład ciała. Na początku to był popcorn w ilościach hurtowych. Zawsze się śmieliśmy, że jechałem do sklepu, brałem pół koszyka, później słodycze, lody. Ale też miała taką fazę na takie czekoladowe bułeczki maślane. Zawsze rano podawaliśmy z chłopakami Małgosi to śniadanie do łóżka, żeby była zadowolona. Jezu, to było takie pyszne. Muszę wam powiedzieć, że żałuję, że wiem, że to już nie wróci.